Witam Państwa w kolejnym odcinku Filozofa na kanapie. Dzisiaj naszym gościem jest Sylwia Wilczewska. Witam Cię, Sylwio. Tematem naszego odcinka jest agnostycyzm. I przypominam Państwu, że jesteśmy na żywo, więc w każdej chwili mogą Państwo nam zadawać pytania, na które postaramy się odpowiedzieć z Sylwią za około godzinę. Sylwia jest adiunktem w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się filozofią religii i epistemologią. Napisała doktorską pracę o historii agnostycyzmu we współczesnej filozofii religii. Dobrze powiedziałem? No tak. Tak. Więc zwykle zaczynamy od takiego ogólnego pytania, żeby trochę naszą dyskusję osadzić w pewnym kontekście. Sylwia, ty jesteś specjalistką z filozofii religii, to może tym ogólnym kontekstem niech będzie filozofia religii najpierw. Nie? Jakbyś mogła powiedzieć w paru słowach, czym właściwie zajmuje się filozofia religii? Wszystkimi zagadnieniami filozoficznymi związanymi z szeroko pojętą religią, czyli ze wszystkim, co wiąże się z istnieniem Boga, to taki tradycyjny temat filozofii religii, z naturą Boga, różnymi koncepcjami Boga, to szczególnie ostatnio, z historią idei religijnych w kontekście filozoficznym. To bardzo zależy od tego, jakie konkretnie ma się podejście do religii w danej perspektywie filozoficznej. Także filozof religii to jest ktoś, kto bada religię narzędziami filozoficznymi. Okej. No i teraz pojawia się nasz agnostycyzm. To jest dosyć jakby ciekawe pojęcie, bo wydaje się, że w takiej powszechnej opinii agnostyk to jest ktoś, kto mówi, że po prostu nie wie, czy Bóg istnieje. I jeżeli osadzimy to w sporze o istnienie Boga, gdzie są typowymi stanowiskami jest teizm i ateizm, no to agnostycy są oskarżani o to, że albo z punktu widzenia teisty są po prostu jakimiś bezbożnikami, a z punktu widzenia, nie wiem, ateisty są po prostu tchórzami, którzy boją się zabrać tutaj jakieś stanowcze zdanie w tej istotnej kwestii. Nie? No i w sumie ty pisałaś doktorską pracę też o historii agnostycyzmu. Tak byś nam mogła powiedzieć trochę o tym, no kim są ci, właściwie jak się powinno rozumieć agnostycyzm, no kim są agnostycy i może też później trochę też o historii tego terminu i pojęcia. Agnostyk to ktoś, kto zawiesza sąd w jakiejś kwestii. Czyli postawił sobie jakieś pytanie, ale nie przyjął żadnej na nie odpowiedzi, nie rozstrzygnął go, pozostawił je otwartym. I teraz to istotne, że postawił sobie to pytanie, bo nie wystarczy, że nie mam poglądu na jakiś temat, żeby być w tej kwestii agnostykiem, bo na przykład żaden noworodek nie jest teistą ani ateistą, ale to nie znaczy, że jest agnostykiem. I najczęściej mówi się o agnostycyzmie w kwestii istnienia Boga. Zwykle, kiedy mówimy, że ktoś jest agnostykiem, to mamy na myśli właśnie ten rodzaj agnostycyzmu. Natomiast zawieszać sąd można w bardzo wielu kwestiach i tylko najczęściej nie ma to znaczenia filozoficznego, chociaż robimy to na co dzień. I stanowisko agnostyczne w kwestii istnienia Boga jest stare jak świat, a przynajmniej stare jak filozofia. To znaczy od razu, kiedy ludzie zaczęli się zastanawiać nad istnieniem Boga, czy w ogóle nad Bogiem, bogami wtedy jeszcze w kontekście filozoficznym, to od razu pojawili się agnostycy, czy takim pierwszym zarejestrowanym przez historyków filozofii agnostykiem był Protagoras z Abdery, który mówił, że no na temat Boga nie mogę nic powiedzieć, czy istnieje, czy bogowie, bo oni wtedy myśleli o bogach głównie w liczbie mnogiej. Nie wiem, czy bogowie istnieją, nie wiem, jaką ewentualnie mają naturę, bo rzecz jest skomplikowana, a życie jest krótkie. Także to stanowisko zawsze się jakoś przewijało przez historię filozofii i historię idei. Natomiast ono zawsze było jakoś na marginesie sporu między wiarą a niewiarą, czy teizmem a ateizmem. To nie zawsze jest ten sam spór. A zaczęło przykuwać uwagę, czy samo w sobie stało się przedmiotem zainteresowania dopiero w XIX wieku.
I sam termin agnostycyzm pojawił się dopiero w latach 60. XIX wieku i wówczas bardzo wielu ludzi zaczęło się określać jako agnostycy. I nie wszyscy z nich byli agnostykami w dzisiejszym sensie. To znaczy to, co ich łączyło, to nie zawieszenie sądu w kwestii istnienia Boga, a raczej intencja zdystansowania się od sporu między religią a świeckością, czy jakby od XIX-wiecznych wojen kulturowych w takim kształcie, w jakim je zastali, albo też intencja zajęcia w tych wojnach czy sporach nowego stanowiska, takiego, które nie byłoby obciążone bagażem czy tradycyjnie negatywnymi skojarzeniami, a tak było z ateizmem i tak było z wieloma tradycyjnymi formami religijności pod wieloma względami. Czyli jakby sam termin czy jest względnie nowy, nie? To jest XIX wiek. Chociaż, jak powiedziałaś, jakby pojęcie już można znaleźć w czasach starożytnych, tak? Że w tym sensie stanowisko takie można przypisać nawet Protagorasowi, tak? To jest ten od homo mensura, tak? I te sprawy. Człowiek miarą wszechrzeczy, tak? To jest ten filozof? Protagoras? Jak dokładnie starożytny agnostycyzm ma się do filozofii sofistów, to jest jakby duże, oddzielne zagadnienie. Natomiast to rzeczywiście jest znaczące, że to stanowisko, które jest tak stare, tak późno zyskało nazwę, czy zostało zauważone. I kto był pierwszym, który właśnie ten termin wprowadził do filozofii? Thomas Henry Huxley. Człowiek, który jako pierwszy określił się jako agnostyk, powiedział o sobie, że on stworzył ten termin, bo był otoczony ludźmi, którzy reprezentują różne mocne stanowiska w kwestiach związanych z religią i okolicznych kwestiach. I on, uważając, że niewiele ma na ten temat do powiedzenia, natomiast jest w stanie uzasadnić, dlaczego nie ma, on czuł się, sam tak o sobie powiedział, jak lis bez ogona. To znaczy wszyscy mają coś, czego on nie ma. Nazwę dla swojego poglądu. I dlatego stworzył ten termin. A jak sam Huxley rozumiał agnostycyzm? Huxley rzeczywiście, chociaż zawieszał sąd w kwestii istnienia Boga, to jednak agnostycyzm był dla niego raczej czymś, co we współczesnej epistemologii określa się jako ewidencjalizm. To znaczy Huxley twierdził, że agnostyk to jest ktoś, kto żywi tylko takie przekonania, które są wsparte odpowiednim materiałem dowodowym. I intencją Huxleya było traktowanie religii, przekonań religijnych, tak jak naukowiec traktuje to, co bada. Także tutaj zdecydowanie nie wszyscy XIX-wieczni agnostycy tak to widzieli, natomiast on rzeczywiście, dla niego było ważne, żeby zrobić z kwestii istnienia Boga w uproszczeniu coś w rodzaju zagadnienia naukowego, tyle, o ile to możliwe. Z tego, co pamiętam, to czy Huxley był nazywany bulldogiem Darwina, tak? Jako jeden z tych, którzy tak agresywnie, nie wiem, czy agresywnie to dobre słowo, ale bronili teorii ewolucji. Bo jestem trochę ciekawy też, czy powiedziałbyś trochę, jak poglądy Huxleya można osadzić właśnie w tym kontekście kulturowym XIX wieku, nie? Kiedy niektórzy mówią, że to jest taki wiek nauki trochę i dużo osób miało poczucie, że oto jakby nauka osiąga jakby swój taki szczytowy etap rozwoju. I z tego, co mówisz, no to też Huxley byłby kimś, kogo dzisiaj byśmy nazywali trochę takim scjentystą, że skoro chciał w sposób naukowy właściwie rozwiązywać wszelkie problemy, nawet problemy, które dzisiaj powiedzielibyśmy, że są problemami religijnymi, tak? Czy to była taka jego intencja, że nawet kwestii istnienia Boga on zawieszał sąd, dopóki nie będzie odpowiedniego dowodu, tak?
że Bóg istnieje. Także ty myślisz, że to się jakoś się wpisywało właśnie w ten sposób myślenia, właśnie, że oto właśnie nauka rozwiąże wszystkie nasze problemy, nie? I Huxley był trochę wyrazicielem tego sposobu myślenia? Trochę tak, to znaczy no XIX wiek, druga połowa XIX wieku to jest, tak jak powiedziałeś, czas nauki pod wieloma względami i tutaj teoria ewolucji, z którą się zwykle kojarzy Huxleya, była czymś, co trochę wstrząsnęło wtedy filozofią i opinią publiczną i trochę też zmieniło kształt sporów o religię. Bo wydawało się wtedy, że obraz świata, który wyłania się z teorii ewolucji, jest bardzo poważnym zagrożeniem dla tradycyjnego, religijnego obrazu świata. I to bardzo się przyczyniło do powstania agnostycyzmu. Natomiast druga połowa XIX wieku w Wielkiej Brytanii, bo tam powstał agnostycyzm, to także jest czas romantyzmu. Czas mnożenia się różnych ruchów religijnych, nowych typów religijności, czas indywidualizacji religii, można powiedzieć eksperymentowania religijnego. I tutaj jeśli chodzi o kulturowy kontekst XIX-wiecznego agnostycyzmu, to myślę, że tu bardzo istotne jest to zderzenie tych dwóch sił, w pewnym sensie opozycyjnym, ale też tworzących wtedy nowy obraz świata, czyli tego żywiołu naukowego. Tu w cudzysłowie ten przydomek Huxleya, Bulldog Darwina, dobrze pokazuje, że to rzeczywiście był żywioł wtedy w krajobrazie kulturowym. Natomiast była też ta nowa czy alternatywna religijność, czy próby tworzenia, rozwijania czegoś w rodzaju alternatywnej duchowości, czy nadawania religii nowych form. I mówi się, badacze XIX-wiecznego agnostycyzmu mówią w cudzysłowie, tak jak się mówi o heglistach, że byli lewicowi i prawicowi, to byli też lewicowi i prawicowi agnostycy. Bo z agnostycyzmem łączy się postacie tak różne, tak daleko od siebie na mapie takiej światopoglądowo-kulturalnej XIX wieku, jak Karl Darwin i Oscar Wilde. I tutaj Huxley czy Darwin to zdecydowanie byli ci lewicowi agnostycy, czyli ci, którym było w jakiś sposób światopoglądowo bliżej, dużo bliżej do naturalizmu. Z drugiej strony byli także prawicowi agnostycy, czyli ci, którym było światopoglądowo, ideowo bliżej do jakiegoś typu religijności. Więc w pewnym sensie XIX-wieczny agnostycyzm był odzwierciedleniem, odbiciem tych sporów, od których ci agnostycy właśnie chcieli się zdystansować. Myślę, że tak trochę jest też teraz, bo teraz coraz więcej się mówi o agnostycyzmie, filozofii i religii. To jest taki temat, który właśnie zaczął powracać i myślę, że z bardzo podobnych powodów do tych, które kierowały tymi ludźmi, którzy w XIX wieku zaczęli mówić o agnostycyzmie i określać się jako agnostycy. Jeszcze bym do tego dopytał trochę, do samego powodu, dla którego rzeczywiście ten nowy termin się pojawił, bo wspomniałaś chyba też, jest jakoś ciekawe, że bycie ateistą w XIX wieku to narażało człowieka na pewne oskarżenia, takie nawet natury moralnej, nie? Że bycie ateistą to pewnie to bycie jakoś złym człowiekiem, nie? Z kim się nie rozmawia, kogoś nie zaprasza do dobrego towarzystwa. I nie wiem, czy ty też, czy także ze słowem agnostyk nie zaczęło się dziać podobnie trochę, nie? Że to była próba właśnie odcięcia się od tych konotacji ateistycznych, nie? Ale jednocześnie, no właśnie, czy jak zostali przyjęci ci agnostycy w tych swoich czasach? Czy to zyskało popularność? To znaczy oni rzeczywiście bardzo chcieli się zdystansować od ateizmu i również właśnie z takich powodów, o jakich mówisz, że ateizm w pewnym sensie, no on miał ze sobą ten tradycyjny negatywny bagaż, czy bagaż
kontrowersyjnych skojarzeń. A to wciąż, to przecież były czasy, kiedy żeby na przykład, żeby studiować na Oksfordzie, trzeba było podpisać, czy publicznie zadeklarować, że się przyjmuje prawdy wiary anglikanizmu. Także to, natomiast z kolei tradycyjna religijność pod wieloma względami była obarczona podobnym bagażem dla wolnomyślicieli, czy ludzi, którzy widzieli się jako kontynuatorów takiej właśnie tradycji oświeceniowej. Także agnostycyzm i sekularyzm to były wtedy takie dwa nowe terminy, które trochę powstały po to, żeby się od tego jakoś oderwać. Wielu agnostyków również uważało się za sekularystów w tym XIX-wiecznym sensie, który my byśmy dzisiaj określili, który my byśmy dzisiaj określili raczej jako koncentrację na praktyce. To znaczy w XIX wieku sekularyzm był raczej wezwaniem, czy twórcy tego terminu powiedzieliby, że to było raczej wezwanie do skupienia się na tym, co wiadomo i co można zrobić, niż na tym, co jest jakoś poza światem, który znamy i nie jest w sferze naszych możliwych bezpośrednich działań. I w tym sensie agnostycyzm był trochę próbą znalezienia bezpiecznego miejsca na mapie idei. I wielu agnostyków przywiązywało dużą uwagę, żeby nie do tego, żeby swój światopogląd przedstawiać i definiować nie jako jakiegoś rodzaju walkę z religią, ale coś zupełnie innego, trzeciego. Jako taki rodzaj takiej postawy intelektualnej, także to jest. Postawę intelektualną, czy no, ateizm i teizm w zasadzie też jest. No tak, ale powiedzmy nowa postawa intelektualna, że w zasadzie pewnej otwartości na to, co dopiero może nastąpić, żeby nie zamykać się w już okrzepłych izmach, jaki może być teizm lub ateizm. Trochę tak, chociaż to też ciekawe, że o ile wielu agnostyków uważało otwartość za ten kluczowy element ich swojego światopoglądu, to i był też, wielu z nich w praktyce bardzo się okopywało na własnych pozycjach i to był jakiś zbiór nurtów związanych z poszukiwaniem czegoś w rodzaju intelektualnego dystansu do tych sporów czy ruchów, które już są. Co dla wielu, tutaj znowu, ci prawicowi agnostycy byli często bardzo blisko tego, co teraz określa się jako teologia negatywna, czy apofatyzm. To znaczy oni bardziej zawieszali sąd w kwestii natury Boga niż istnienia Boga. Natomiast ci lewicowi czasem zawieszali sąd w kwestii istnienia Boga poniekąd przy okazji zawieszenia sądu w ogóle w kwestii wszystkiego, co związane ze sferą nadprzyrodzoną. Zanim jakby przejdziemy do mięska filozoficznego, żeby trochę podyskutować o problemach, jakie się z tym wiążą, to chciałbym, żeby jeszcze wybrzmiała ta kwestia taka trochę definicyjna. Nie? Czyli ty tutaj twierdzisz, że agnostycyzm należy rozumieć jako postawę zawieszenia sądu, tak? Że tak to będziemy rozumieć. I że czy to jakoś się łączy z tym, co mówił właśnie Huxley z tym ewidencjalizmem? Czy to powiedziałbyś, że to są trochę inne stanowiska
tutaj podkreślam właśnie kwestię zawieszenia sądu. Nie? No, Huxley miał tę maksymę, zgodnie z którą nie powinno się uznawać niczego, jeżeli tam nie masz odpowiednich dowodów na rzecz tego. Nie, czy te stanowiska jakoś byłyby ze sobą związane, czy to są jakby trochę takie inne odmiany tego samego, czy to są dwa oddzielne podejścia? To jest tak, że agnostycy zwykle są ewidencjalistami. To znaczy, jeżeli mówię, że należy zawiesić sąd w kwestii istnienia Boga, z powodu tego ewidencjalizmu, tak? To należy go zawiesić dlatego, że nie ma, że albo nie ma wystarczających danych, żeby opowiedzieć się za ateizmem albo ateizmem, albo te dane są wieloznaczne, albo się równoważą. I jeżeli odwołuje się do danych, jeżeli postuluje, żeby przekonanie odpowiadało temu materiałowi dowodowemu, to jest jakaś forma ewidencjalizmu. Także poniekąd można powiedzieć, że agnostycyzm i ewidencjalizm idą w parze, chociaż oczywiście nie jest to, można uzasadniać, nie każdy ewidencjalista jest agnostykiem i materiał dowodowy w kwestii istnienia Boga można rozumieć bardzo różnie. Natomiast historycznie agnostyk zwykle opowiadał się za ewidencjalizmem, bo ewidencjalizm to jakby najkrótsza droga do agnostycyzmu. No dobra, czyli zgodziłabyś się, że agnostyk to jest ktoś, kto mówi, że zawieszcza sąd tej, powiedzmy, kwestii istnienia Boga, zawieszam sąd, ponieważ jakby brakuje dowodów, tak, na rzecz jednego lub drugiego stanowiska. Nie? Tak by powiedział sobie agnostyk. Agnostyk ewidencjalista w tym przypadku akurat. Można to bardzo różnie formułować w szczegółach, bo można powiedzieć, że oczywiście samo to, czym jest materiał dowodowy w kwestii istnienia Boga, można rozumieć bardzo różnie. No i to, jak to wygląda w szczegółach, może się bardzo różnić, bo można powiedzieć, że argumenty za i przeciw istnieniu Boga równoważą się nawzajem. Albo można powiedzieć, że nie da się powiedzieć, że nie da się znaleźć, podać kryterium jakby ważenia tych argumentów. Albo że po prostu to, co mamy, ten materiał dowodowy, który mamy do interpretacji, jest wieloznaczny i dlatego trzeba być agnostykiem. Ale tak czy inaczej chodzi tu o jakiś brak rozstrzygających danych. Czasami jest taka opinia na temat agnostycyzmu, która, i to jest dosyć powszechna opinia, że de facto agnostycyzm to jest praktyczny ateizm. Nie, że okej, mamy podział na ateizm i teizm, ktoś powie, że ale ja jestem agnostykiem, nie, to zawieszam sąd i pojawia się zarzut, że tak naprawdę jesteś w praktyce, wciąż jesteś ateistą. Nie? I czy tutaj zgodziłabyś się z takim poglądem, że ktoś próbuje jakby sprowadzić agnostycyzm do praktycznego ateizmu? To jest mit na temat agnostycyzmu. Można to określić jako teistyczny mit na temat agnostycyzmu, bo są takie dwa duże mity, które się przewijają przez historię filozofii. Jeśli chodzi o agnostycyzm, i to byłby mit teistyczny, to znaczy bardzo często zarzucano agnostykom, że w praktyce, jeżeli ktoś zawiesza sąd w kwestii istnienia Boga, to żyje jak ateista, to znaczy żyje tak, jakby Boga nie było, więc agnostycyzm w praktyce po prostu jest ateizmem. Natomiast tak zdecydowanie nie musi być. To znaczy historia agnostycyzmu pokazuje, że bardzo często agnostycyzm jest właśnie jakąś próbą przezwyciężenia trudności związanych z religijnością przy braku pewności, czy braku danych wystarczających do uznania z całą pewnością, że jest Bóg.
I wielu agnostyków tak właśnie widziało to, co robią, czy to jak żyją, do tego stopnia, że pojawiło się na przykład coś takiego jak chrześcijański agnostycyzm, czy autorzy, którzy mówili o sobie, że są chrześcijańskimi agnostykami. Książka Leslie Weatherheada, The Christian Agnostic, była ogromnie popularna w pewnym momencie. I nawet teraz duża część dyskusji na temat agnostycyzmu, filozofii religii to są dyskusje o tym, jak agnostyk może być religijny. Także to jest mit, natomiast jest też drugi mit o agnostycyzmie i to jest mit ateistyczny. To znaczy ateiści z kolei lubią mówić, czy często mawiali, że agnostyk to jest ktoś, kto no, po prostu on byłby ateistą, ale no, nie potrafi się zdobyć na takie całkowite odrzucenie wiary. No, jest jakoś jednak ta wiara jest mu potrzebna, więc to jest jakiś rodzaj niekonsekwencji, no jakaś wada charakteru. Że nie wykonał tego ostatniego kroku, tak, że dopiero jest jakby... Tak, że to na przykład często się... To jest charakterystyczne, że Richard Dawkins, czy chyba najbardziej znany ateista na świecie, właśnie zarzuca agnostykom jakąś taką, jakiś brak konsekwencji, czy brak odwagi. No i w domyśle, że gdyby nie to, to byliby porządnymi ateistami. I to jest ten ateistyczny mit na temat agnostycyzmu, że agnostycyzm jest takim kryptoteizmem, albo że w każdym razie jakoś mu to grozi, a tak też nie musi być, bo wielu agnostykom jest w praktyce bardzo blisko do naturalizmu i nie jest tak, tak samo jak agnostyk może skupiać się na jakimś poszukiwaniu Boga, czy wiedzy o Boga, o wiedzy o Bogu, czy relacji z Bogiem, tak może być też na wszystkie te kwestie doskonale obojętne. Więc wbrew tym dwóm mitom, agnostyk ma po prostu do wyboru bardzo, bardzo wiele różnych opcji praktycznych. I to jest może to, co jest filozoficznie w agnostycyzmie najbardziej interesujące, że to jest taka opcja, która to jest... Stanowisko agnostyczne jest bardzo otwarte na nabudowywanie na nim różnych światopoglądów, różnych praktycznych stanowisk. Trochę to brzmi tak lekko paradoksalnie, bo jednocześnie ktoś jest agnostykiem, czyli tutaj zawiesza sąd, nie? Ale no, w jaki sposób by następowało to nabudowywanie na tym czegoś pozytywnego? Nie? Czyby jak pogodzić zawieszenie sądu faktycznie z... No, stwierdzeniem czegoś, nie? Czy tutaj że podejrzewam, że stąd te mity się biorą, nie? Że dla wielu osób trudno pogodzić to zawieszenie sądu, bo tak jak na przykład jak ktoś mówi, że no, praktyczny, że agnostycyzm jest praktycznym ateizmem, to pewnie chodzi o to, że no, zawiesza sąd w kwestii istnienia Boga i nie bierze udziału, ale najważniejsze jest to, że nie bierze udziału w rytuałach religijnych, nie? Bo myślę, że w praktyce żyje jak ateista. To jestem ciekawy, czy dałoby się to odwrócić, powiedzieć o kimś, że jest praktycznym, że teistą, że agnostyk jako praktyczny teista, ktoś to zawiesza sąd w kwestii istnienia Boga, ale bierze udział w rytuałach religijnych. Nie? Czy takie stanowisko też byśmy wtedy nazwali agnostycznym? Nie? Że, co prawda nie wiem, czy Bóg istnieje, zawieszam w tej sprawie sąd, ale chodzę do kościoła na wszelki wypadek na przykład. Czy to byłby taki właśnie chrześcijański agnostycyzm, o którym ty wcześniej wspomniałaś? To pewnie byłby jakiś typ chrześcijańskiego agnostycyzmu, natomiast czy to nie jest centralne dla epistemologicznych kwestii związanych z zawieszeniem sądu, ale uczestniczenie przez agnostyków, jako agnostyków w rytuałach religijnych ma długą historię, to znaczy w XIX wieku w Londynie była nawet świątynia agnostyczna i ukazała się kiedyś książeczka pod tytułem The Agnostic Island, też jakoś pod koniec XIX wieku, która jest powieścią science fiction o wyspie, na której agnostycyzm jest religią instytucjonalną i jest tam opis nabożeństwa agnostycznego.
A niewiele wiadomo o tych londyńskich nabożeństwach agnostycznych, więc byłoby bardzo ciekawe, gdyby dało się to jakoś porównać. Ja kiedy czytałam ten opis tej mszy agnostycznej, no nabożeństwa agnostycznego w tej książeczce, no to mi się bardzo skojarzyło z tym, jak wyglądają obecnie spotkania Unitarian. Natomiast w latach 60. Również w Londynie, czyli to już był zupełnie inny agnostycyzm, zupełnie co innego się kojarzyło z agnostycyzmem, była, no też oczywiście w cudzysłowie, w Londynie anglikańska parafia agnostyczna, to znaczy był taki ruch wokół jednego z kościołów, gdzie organizowano spotkania dyskusyjne, które miały jakoś, no to było takie hasłowe, ale miały jakoś połączyć religijność z taką właśnie agnostyczną otwartością. A nawet teraz, obecnie w analitycznej filozofii religii mówi się o czymś takim jak zwrot liturgiczny i no coraz częściej właśnie zadaje się pytania, jak można mówić o uczestnictwie w rytuałach, czy w liturgii, w rytuałach religijnych, w jakiejś zbiorowej religijności w oderwaniu od samego przekonania. Co jest częścią, czy co towarzyszy takiej większej dyskusji o tym, jak można mieć, nie mając przekonania na temat prawdziwości religii czy teizmu, jak można mieć wiarę religijną. No i takim tematem, który również przewija się przez filozofię religii co najmniej od XIX wieku, jest modlitwa agnostyka, czyli czy i dlaczego, jak agnostyk może i powinien się modlić. Także to jest temat poboczny, jeśli chodzi o historię agnostycyzmu, ale taki stale się odnawiający i myślę, że bardzo ciekawy. Hmm. Czyli powiedziałabyś, że jakby agnostycyzm może mieć takie dwa jakby nachylenia, nie? Że może być nachylenie no trochę ateistyczne, o tym trochę mówiliśmy, ale też teistyczne, które by się wyrażało jakąś formą, nie wiem, nadziei może, albo, no bo część, że jeżeli jestem otwarty na nowe dowody, no to mogą być to też dowody, które no właśnie skłonią mnie ku jednemu lub drugiemu stanowisku, nie, więc ta otwartość, ta agnostyczna otwartość, nie, to, no to jest otwartością jako gotowością na przyjęcie materiału dowodowego, który mógłby tutaj moje zdanie, moje przekonanie wyrobić dopiero, tak? Czy to w stronę teistyczną lub ateistyczną. Więc no, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo, bardzo takie cenne właśnie w tym agnostycyzmie. Wbrew pozorom nie jest to takie bierne zawieszenie sądu, nie? Ale byłoby to też jakiś rodzaj poszukiwania. Nie? Że... Tak, to znaczy jest, mówi się o takim rozróżnieniu w kontekście agnostycyzmu na agnostycyzm słaby i mocny. Okay. To znaczy można zawieszać sąd w kwestii istnienia Boga i jednocześnie być przekonanym, że można w jakiś sposób uzyskać nowe dane, które pozwolą jakoś odpowiedzieć na to pytanie, czy Bóg istnieje, albo można nie wierzyć w taką możliwość. No i to wiele zmienia, bo na przykład są takie propozycje, żeby samo poszukiwanie materiału dowodowego w kwestii istnienia Boga uznać za jakąś formę życia duchowego, czy żeby traktować dociekania w tej kwestii jako jakąś formę, jeśli nie religijności, to zbliżania się do niej. No to jest ciekawe, to cię się zapytam trochę później. Ale może przejdźmy do argumentów na rzecz agnostycyzmu. No właśnie, jakie są takie najpopularniejsze argumenty, które agnostycy wysuwają, żeby swoje stanowisko obronić? W zasadzie jest tylko jeden tradycyjny argument za agnostycyzmem,
W tym sensie agnostycyzm jest bardzo ubogi w porównaniu do teizmu i ateizmu. No tak. I to jest to, o czym już była mowa, to znaczy równowaga czy niejasność danych, które mamy w tej kwestii. Także tu nie dodam wiele do tego, co już powiedziałam, że główny argument agnostyka jest taki, że te dane, które mam, są, nie są rozstrzygające. Ale to jest bardzo poważny argument. Ale ciekawe, czy się zgodzisz z tym, jak robimy sobie przegląd wypowiedzi różnych agnostyków, którzy mówią, czemu są agnostykami. Jest taki popularyzator fizyki Neil deGrasse Tyson, współczesny. On też był zapytany, czy jest teistą, czy ateistą. On powiedział, że no to pytanie jest niezbyt go interesuje, ale co go irytuje, to to, że na jego stronie na Wikipedii uparcie wszyscy wpisują mu, że jest ateistą, mimo że on podkreśla, że nie jest agnostykiem. I jego powód, żeby się jakoś odżegnywać od teizmu i ateizmu, jest taki, że on uważa, że teizmy, jak je nazywa, że one, im towarzyszy zwykle jakiś projekt zmiany społecznej. Nie? A jego akurat te społeczne rzeczy nie interesują i on jest po prostu naukowcem i on jest właśnie otwarty na nowy materiał, na nowe badania. I nie będzie się w żaden aktywizm tutaj angażował. Więc jakby, więc proszę powiedzieć, czy jego odpowiedź trochę tutaj nie rezonuje z tym, co mówiłaś o tych agnostykach XIX-wiecznych, którzy też chcieli się odciąć od jakichś tam publicznych debat i mieć jakieś swoje, znaczy no, że chcieli się skupić głównie na uprawianiu nauki, a nie na uprawianiu polityki na przykład, nie? Co akurat Tysonowi kojarzy się z byciem teistą, ateistą, czy to zwykle jednak są jakieś projekty polityczne, więc to nie tylko kwestie epistemologiczne. To jest bardzo ciekawe, bo XIX-wieczni agnostycy często właśnie wykorzystywali zawieszenie sądu w kwestii sfery nadprzyrodzonej jako takie trochę wyzwanie do aktywizmu czy aktywności. To znaczy, szczególnie ci, którzy łączyli właśnie agnostycyzm z sekularyzmem w tym XIX-wiecznym znaczeniu. To znaczy, ich hasło było takie, że przestańmy się kłócić o naturę Boga, bo co do tego nic nie ustalimy, tylko zajmijmy się naprawianiem świata. To tutaj Tyson, z tego co mówisz, wydaje się widzieć to odwrotnie, że on, ja tutaj będę badał, a niech teiści z ateistami się kłócą o tym, co zrobić ze światem. Trochę tak. Także to jest ciekawe. Ale tak, myślę, że to jest to, co oni mają wspólne i ci XIX-wieczni agnostycy, aktywiści z Tysonem, który tutaj reprezentuje jakiś antyaktywizm, to jest właśnie ten dystans wobec tego sporu w zastanej formie. Czyli trochę od wojen kulturowych w kontekście religii, a trochę od tych rozwiązań, które się w praktyce proponuje w kontekście tych sporów. Także tu Tyson miałby coś wspólnego z Huxleyem, chociaż też mocno się różnią. Okej, no to teraz z drugiej strony przejdźmy. O co są oskarżani, albo jak są atakowani agnostycy? Jakie byłyby argumenty przeciwko agnostycyzmowi? Tutaj to są właściwie dwie różne kwestie. To znaczy, jak się atakuje agnostyków i jak się atakuje agnostycyzm. Bo jak sam wcześniej zauważyłeś, nikt nie lubi agnostyków. To znaczy, agnostycyzm jest stanowiskiem, które irytuje i filozofów związanych z tradycyjną religijnością i takich twardych naturalistów. To już o tym już trochę mówiliśmy. Natomiast sam agnostycyzm jako stanowisko jest krytykowany głównie ze względów psychologicznych. To znaczy, taki tradycyjny argument przeciwko agnostycyzmowi jest taki, że to jest stanowisko niemożliwe psychologicznie. Stąd też te oba mity na temat agnostycyzmu, o których mówiłam.
To znaczy, często się mówi, że w praktyce nie da się zawiesić sądu w kwestii istnienia Boga. To znaczy, albo żyjesz, jakby Bóg był, albo żyjesz, jakby Boga nie było. I że nie da się jakby psychologicznie utrzymać postawy, nawet jeśli teoretycznie zawieszenie sądu jest możliwe, no to pada często taka teza, że nie da się w praktyce psychologicznie utrzymać takiego stanu, w którym się balansuje pomiędzy wiarą a niewiarą. Na co można by odpowiedzieć, że jak na stanowisko niemożliwe psychologicznie, ono ma zaskakująco wielu reprezentantów. To znaczy, jednak historia agnostycyzmu pokazuje, że jak najbardziej jest to, coś takiego jest możliwe. Choć fakt, że sami agnostycy podzielili się bardzo wcześnie na prawicowych i lewicowych, no trochę też pokazuje, że to napięcie wokół agnostycyzmu i wewnątrz agnostycyzmu też jest. To znaczy tu przeciwnik agnostycyzmu, ten zwolennik tego argumentu psychologicznego, mógłby powiedzieć, że no, spory w ramach agnostycyzmu pokazują, że w praktyce oni po prostu dzielą się tak jak wszyscy ci, od których sporów oni chcieli się zdystansować. Powiedziałabyś, że krytyka agnostycyzmu wygląda trochę inaczej z punktu widzenia teisty i ateisty? Czy ateiści i teiści w trochę inny sposób jakby krytykują to stanowisko? Czy to w sumie jest podobna linia? To znaczy siłą rzeczy, bo każdy argument za istnieniem Boga i każdy argument przeciw istnieniu Boga jest argumentem przeciwko agnostycyzmowi, więc no tak. W tym sensie teista i ateista będą krytykować agnostycyzm zupełnie inaczej. Ale niektórzy mówią, wydaje mi się też, taka jest opinia, że jest takie oczekiwanie, żeby się po jakiejś stronie opowiedzieć, nie? Że życie jest zbyt krótkie, żeby zawieszać sąd. Właśnie trzeba być odważnym, nie? I opowiedzieć się po jednej stronie. Przypomina mi się fragment chyba Ferdy Durka-Gombrowicza, gdzie ciotki Juzia mu mówiły, że Juziu, możesz być koniarzem, możesz być kobieciarzem, byle było wiadomo. Więc w tym sensie agnostyk byłby jakby niedojrzały. Niedojrzały, bo wciąż nie jest określony. A to też pewnie na rodzaju takiej psychologicznej presji, nie? Żeby ci agnostycy, no właśnie, powiedziałabyś, że coś jest na rzeczy, czy jednak to oskarżenie o niedojrzałość tutaj może być trochę na wyrost? To znaczy tutaj też po pierwsze, to tu się pojawia takie ukryte założenie, że decydujemy o tym, jakie mamy przekonania. No dobra. I to, czy decydujemy, to jest bardzo duży problem filozoficzny, to można by o tym mówić jeszcze przez godzinę o różnych stanowiskach i jak je uzasadniać, ale uczestniczyłam kiedyś w takich zajęciach z metafizyki, gdzie profesor powiedział, że proszę Państwa, bo właśnie studenci nie byli pewni, czy możemy decydować o tym, jakie mamy przekonania, czy nie. I profesor powiedział, proszę Państwa, jeśli ktoś uważa, że możemy decydować o tym, jakie mamy przekonania, proszę w tym momencie powziąć przekonanie, że tutaj na środku tego pokoju walczą ze sobą dwa psy. I jeśli komuś się uda, to dam Wam $1000. No i tutaj tak miałam, można by może odpowiedzieć, jeśli pan profesor udowodni mi, że nie powiedziałam tego przekonania, to dam panu $1000. To są sztuczki takie filozoficzne. Tak, ale to wcale, ale to co ważne jest to, że to wcale nie jest oczywiste. To znaczy na jakimś poziomie wydaje się, że możemy decydować o tym, jaki mamy światopogląd, przekonania, a na jakimś poziomie nie. To jest i to, czy możemy zdecydować, czy jesteśmy przekonani o istnieniu Boga, to jest bardzo trudne pytanie. I tutaj ci wśród agnostyków byli i tacy, którzy tutaj byli bliżej tej tezy, że można o tym decydować. I tutaj oni wzywali do tego, żeby zawieszać sąd, ale agnostycyzm często opiera się właśnie, czy często towarzyszy mu teza, że to nie jest kwestia decyzji. Tak jak nie decyduję o tym, czy jestem przekonana, że przede mną stoi szklanka wody, tak też nie decyduję, czy jestem przekonana, że istnieje Bóg. Więc tutaj ten zarzut
zarzut, że agnostyk jest tchórzem, czy jest niezdecydowany, czy ma jakiś problem z motywacją, czy podejmowaniem decyzji, jest, byłby tutaj w tym sensie bezprzedmiotowy. Poza tym trzeba też powiedzieć, że agnostycyzm wcale też nie musi być, łatwym stanowiskiem. To znaczy można tutaj, ci, którzy zarzucają agnostykom, że oni, jak to się mówi, siedzą na płocie, że nie opowiadają się po żadnej ze stron, bo boją się, nie mogą się zdecydować, oni trochę zakładają, że to jest, łatwa decyzja, że to jest w to wygodne stanowisko. Natomiast tak jak niezbyt wygodnie się siedzi na płocie, tak też można, można twierdzić, że agnostycyzm właśnie niesie ze sobą pewne szczególne trudności, z którymi teista i ateista nie muszą się mierzyć. I na co też wskazuje fakt, że często wręcz twierdzi się, że jest psychologicznie niemożliwe bycie agnostykiem. Więc gdyby było to takie proste, że prowadziłby do tego brak odwagi, to nie byłoby to tak trudne, że aż wątpi się w to, czy jest to psychologicznie możliwe. Jestem ciekawy, bo z jednej strony można oskarżać agnostyków o tchórzostwo, a ciekawy, czy z drugiej o jakiś rodzaj arogancji, no bo powiedzmy, że w tym sensie agnostyk byłby kimś, kto jakoś tam sugeruje, że on ma dostęp do całego materiału dowodowego i wyciąga z tego wniosek, że on jakoś ten materiał się jakoś równoważy, podczas gdy teista albo i ateista powiedzieliby, że no niby też mamy dostęp i naszym zdaniem się wcale nie równoważy, nie? Tylko przechyla się na jedną stronę. I w tym sensie, czy nie byłoby trochę tak, że agnostyk mógłby patrzeć z góry na ateistów i ateistów, że oni przedwcześnie albo na podstawie jakiegoś takiego błędnego odczytania materiału dowodowego powzięli to przekonanie, nie mówię, że to była decyzja, nie, ale je jakoś mają to przekonanie. Natomiast agnostyk, nie wiem, jest w jakiejś uprzywilejowanej sytuacji. Nie? Tak, bo tradycja filozoficzna jest taka, że w sporze ateisty, teisty i agnostyka każdy zarzuca dwóm pozostałym niewłaściwe podejście do materiału dowodowego. To prawda. I to często się właśnie wiąże z zarzutem arogancji czy braku pokory intelektualnej. Natomiast samo to, że tak wygląda ten spór, ostatnio pojawiło się jako forma argumentu za agnostycyzmem. To znaczy z samego istnienia tego typu niezgody na podstawie tych samych danych, z samego faktu, że ludzie wyciągają tak różne wnioski z tych samych danych, można wnioskować, że agnostyk jest najbliżej, że to agnostyk ma rację. To znaczy, skoro ludzie aż tak się nie zgadzają, to należy tu zachować umiarkowanie w stawianiu mocnych tez. I to jest fajne, tak, to jest meta poziomu. Ale ja sobie wyobrażam, że ktoś inny mógł powiedzieć, że tyle mówimy teraz o przekonaniach, a teraz boję się, że znowu otwieram jakiś spór w epistemologii, ale ktoś powiedziałby, że tyle mówimy o przekonaniach, podczas kiedy kwestia istnienia Boga jest kwestią wiary, nie? I że być może to nikt nie oczekuje od nas, żebyśmy byli przekonani o istnieniu Boga, nie? Jest oczekiwanie, żeby w Boga uwierzyć. I w tym sensie, no i teraz dalej, no pytanie jest takie, że zgadzam się, że trudno mi własną wolą z moje przekonania zmieniać, ale być może już wola ma coś do powiedzenia w kwestii tego, w co chcę uwierzyć, nie? I być może to byłby jakiś zarzut, przynajmniej ze strony teisty do agnostyka, że wcale przekonań nie musisz mieć, nie? Wystarczy, że będziesz chciał uwierzyć, nie? I nie wiem, podejmiesz zakład Paskala czy coś w tym stylu. Więc zastanawiam się, czy tutaj tak to można jakoś trochę osłabić, że teista powiedział, że nie oczekuje od agnostyka wcale przekonań, tylko oczekuje wiary. Tak, to znaczy tutaj wszystko zależy od tego, jak się rozumie wiara. Bo ostatnio filozofów bardzo interesuje pytanie, czy i jak dokładnie można mieć wiarę religijną bez przekonania o prawdziwości teizmu. Oczywiście, że jeżeli wiara nie polega na przekonaniu, czy jeżeli można mieć wiarę, nie mając przekonania o prawdziwości tego, w co się wierzy,
To oczywiście agnostyk też może mieć wiarę. I no, w historii filozofii zdarzały się nawet pochwały szczególnie takiej wiary. I tutaj nie jest to... Tutaj bardzo dużo zależy od tego, co uznamy za wiarę, a co już, co uznamy, że już się wierze wymyka. Bo jeśli powiemy, że akceptacja w miejsce przekonania wystarczy, żeby mieć wiarę, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby agnostyk w tym sensie był wierzący. Okej, ale to jeszcze taki jeszcze inny zarzut, z którym się spotkałem, że to jest taki rodzaj zarzutu, że agnostyk nie jest do końca konsekwentny, jeśli chodzi o ten brak przekonania, no bo wydaje się, że na przykład każdy agnostyk powiedziałby, że no, nie wierzy, czy nie jest przekonany, że istnieje święty Mikołaj, nie, że no, podejrzewam, że nie zawiesza sądu w kwestii istnienia Zeusa, czy jakiś tego typu bóstw, więc to jest takie trochę, że to jest takie trochę wybiórcze, nie, że tutaj zawieszam sąd, tutaj nie zawieszam, nie, i nie wiem, jakbyś mogła to skomentować, czy to po prostu jest tylko kwestia tego, że no, w teizmie kwestia istnienia Boga, no to nie, to jest kwestia jest otwarta, podczas gdy już w innych sprawach to już jakoś zamknęliśmy. Tak, czy to jest jeden z najczęstszych zarzutów wobec agnostycyzmu, że agnostyk, czyli ktoś, kto zawiesza sąd w kwestii istnienia Boga, traktuje te kwestie jakoś zupełnie inaczej niż wiele innych kwestii, w których nie zawiesza sądu, mimo że również nie ma wystarczających danych, żeby to rozstrzygnąć. Czyli, że agnostyka można spytać i pyta się agnostyków, dlaczego akurat zawieszają sąd w kwestii istnienia Boga, skoro żywią przekonania polityczne albo etyczne, mimo że to są równie złożone kwestie, w których równie trudno rozstrzygnąć jednoznacznie, jak jest. I argumenty są czasami też równosilne, tak. I tak dalej. No i tutaj na to trudno odpowiedzieć, ale rzuca się w oczy, że w ogóle nie tylko pod tym względem traktuje się jednak kwestię istnienia Boga często inaczej, na innym poziomie niż problemy polityczne czy etyczne. Być może jest powód, dla którego tak jest. I jeżeli tak, to łatwo zrozumieć, że także pod tym względem jest... Tutaj takie wyróżnianie tego tematu jako takiego, przy którym warto zawiesić sąd, jest jakoś zrozumiałe. Trochę już o tym była mowa, ale powiedziałabyś, że agnostycyzm jest takim stałym stanowiskiem filozoficznym, czy raczej takim etapem przejściowym właśnie? Bo zawieszenie sądu może takie konotacje budzić, że to jest jakoś jednak tymczasowe, nie? Że zawieszam sąd i czekam. Więc zupełnie jakby agnostycyzm to był taki rodzaj poglądu do poczekalni, zanim pojawi się no, materiał dowodowy, żeby zająć wreszcie jakieś konkretne, prawdziwe stanowisko, a nie tylko takie tymczasowe. Trochę tak jest. To znaczy, no, agnostycyzm tym się różni między innymi tym od teizmu i ateizmu, że jest w nim istotny aspekt czasu. Mhm. To znaczy, jest w nim jakieś otwarcie na nowe dane, przynajmniej w teorii, bo nawet jeśli dany agnostyk jest przekonany, że nie ma takiej opcji, że pojawią się jakieś nowe dane, które pozwolą rozstrzygnąć, ustalić, czy Bóg jest, to i tak taka możliwość jest jakoś teoretycznie wpisana w ogóle w zawieszenie sądu. I to bardzo wiele zmienia, bo w zależności od tego, co uznajemy za takie dane, które mogą coś rozstrzygnąć, to możemy w praktyce być agnostykami w zupełnie inny sposób. I tutaj jest... I tak jak można być agnostykiem, który jakoś dogmatycznie twierdzi, że nie może być takich nowych danych, tak też można czekać na te dane albo szukać tych danych. I w tym sensie no, w agnostycyzm wpisany jest jakiś dynamizm, który sprawia, że
jest jednym z czynników, które sprawiają, że jest tak wiele różnych agnostycyzmów. I tutaj to, czy agnostycyzm jest w tym sensie do utrzymania, czy jest stabilny, no zależy od tego, jakich danych się spodziewamy, jakich nie i co w ogóle uważamy za dane, które mogłyby tutaj coś rozstrzygnąć. Ciekawy jest to ten akcent na dane. Pamiętam, że jest taka chyba anegdota o Bertrandzie Russellu, Russellu, który był zapytany o to, że no tutaj teraz proponuje taką postawę agnostyczną czy ateistyczną, no to ciekawe, jaki będzie mądry, jak stanie tutaj przed świętym Piotrem, nie? Ciekawe, co mu powie. Jak się wytłumaczy ze swojej niewiary, na co Russell miał powiedzieć, że bardzo mi przykro, nie, ale było za mało dowodów, nie? Więc gdyby one były, no to pewnie by się, więc jakby może powiedzieć, że takie jedyne jego oskarżenie wobec Boga byłoby takie, że dał za mało tego evidence, za mało tych świadectw, żeby faktycznie wyrobić sobie takie przekonanie. I powiedziałbyś, że to jest właśnie taka, spójna postawa agnostyczna, nie? To jest jedna z wielu możliwych spójnych postaw agnostycznych i to jest akurat przykład, myślę, takiego agnostycyzmu, w którym to poszukiwanie danych jest jakoś w opozycji do duchowości czy do takiego do postawy religijnej. Bo może być takie poszukiwanie materiału dowodowego w kwestii istnienia Boga, które jest jakoś poszukiwaniem relacji z Bogiem, czy które tak jest traktowane przez tych, którzy poszukują. I w tym sensie agnostycyzm ma jakiś związek z tą postawą, którą się zwykle określa jako poszukiwanie religijne. Okay. Natomiast jest też takie poszukiwanie jak Russella, gdzie może nie tyle nie chce się znaleźć, co to poszukiwanie raczej nie będzie prowadzić do postawy religijnej, bo jest ta anegdota jest zabawna, dlatego że jest tutaj jakieś zderzenie dwóch obrazów świata, kiedy święty Piotr pyta cię, dlaczego nie wierzyłeś w Boga i ty mówisz, za mało dowodów. W powieści science fiction Rogera Zelaznego pojawia się przykład modlitwy agnostyka, która próbuje uwzględnić wszystkie możliwe ewentualności, czy wszystkie teoretyczne możliwości w kwestii istnienia Boga, Bogu, w ogóle sfery nadprzyrodzonej. I tam bohater modli się tak, że jeśli istnieje ktoś lub coś, kto mnie słyszy lub nie słyszy, no to jest długie, więc ja to parafrazuję, i może mi jakoś pomóc i chce mi jakoś pomóc, to w ręce, czy cokolwiek ma tego bytu lub cokolwiek to jest, powierzam się w tym momencie. A jeśli czegoś lub kogoś takiego nie ma, albo nie może mi pomóc, albo nie chce mi pomóc, to się nie powierzam. I tutaj znowu widać to zderzenie postawy religijnej z konsekwentnym poszukiwaniem takim właśnie w stylu naukowym, badawczym, takim, który zaczął się jakoś w historii filozofii od Huxleya. Także tu też jest, to też pokazuje, że agnostycyzm w sensie zawieszenia sądu i czekania albo szukania nowych danych może być, ma ten aspekt otwartości na duchowość czy Boga i jednocześnie ten aspekt dystansowania się od możliwości postawy religijnej. I tu są, bo jakby także dlatego, że każde poszukiwanie może zakończyć się na dwa sposoby. To znaczy, kiedy próbujemy odpowiedzieć na jakiekolwiek pytanie, czy tak, czy nie, no to zawsze może nas to zaprowadzić w dwóch różnych kierunkach. A jak pokazuje przykład Russella, czasem samo poszukiwanie ma już, poszukiwania są różne i też już jakoś różnie nachylone pod różnymi względami. No, epistemologowie analizują pod jakimi, dlaczego i jak to dokładnie działa. No, ale to jest właśnie ciekawe, nie, że tutaj właśnie twierdzisz, że
agnostycyzm jakby z konieczności wcale nie musi się z religijnością wykluczać, nie? Tylko to właśnie postawa otwartości, jak powiedziałaś, to może być też otwartością na różne formy tej duchowości. Chociaż no, to trochę ciekawe, jakby to mogło wyglądać w praktyce, nie? Czy ktoś, kto ma taką postawę otwartości, jest takim agnostykiem, czy to by od niego wymagało, żeby, nie wiem, próbował chodzić na przykład do różnych kościołów, do różnych, żeby sprawdzić, może akurat coś zaskoczy, czy to jest ten taki rodzaj poszukiwania właśnie, czy albo nawet poszukiwania czegoś zupełnie nowego, albo stworzenie czegoś na własny użytek. Myślę, że tutaj jest, tak to mniej więcej tutaj to jest widziane, nie? Że to jest takie trochę, otwiera się przestrzeń właściwie wszelkich możliwości, nie? Że nie trzeba się ograniczać do własnej, do jednej religijności, w której byłeś wychowany, jednej religii, nie? Ale nie, no, nie, spróbuj, nie? Spróbuj czegoś innego, może akurat zaskoczy. To byłoby coś takiego, czy... Religijność agnostyka może bardzo różnie wyglądać, bo oczywiście agnostyk nie musi być w żaden sposób religijny i może być, może się bardzo niewiele różnić od konsekwentnego naturalisty. Natomiast jest bardzo wiele różnych pomysłów filozofii na agnostyczną religijność. No, jeden jest może najprostszy, jest taki, żeby po prostu przyjąć istnienie Boga na zasadzie praktycznej akceptacji, mimo że nie jest się o tym przekonanym. Natomiast... Czyli taki zakład Pascala, tak? Że, trochę może być, to może działać na zasadzie zakładu Pascala, ale nie musi. To znaczy można mieć bardzo dużo różnych praktycznych powodów, żeby podjąć taką decyzję. Natomiast jest też na przykład pomysł, żeby agnostyk przyjął religię na zasadzie nie tyle zestawu przekonań, co jakiejś opowieści czy fikcji, która ma go inspirować w życiu. I ten pomysł ma dużą tradycję. Ostatnio coraz więcej mówi się o tym, że agnostyk jest wyjątkowo, że agnostykowi wyjątkowo łatwo jest, agnostycyzm wyjątkowo sprzyja tego typu postawie duchowej, kiedy właśnie traktuje się religię jako rodzaj narracji, fikcji literackiej, albo narracji, która być może jest fikcją. I wtedy to jest też typ praktycznej decyzji, żeby związać się w jakiś sposób z religią bez przekonania na temat jej prawdziwości. Chociaż ja sobie wyobrażam, że tego typu podejście mogłoby być takie, nie mówię, że obraźliwe, nie, ale niechętnie przyjęte przez teistę, nie? Że na gruncie takiego fikcjonalizmu, że religia to jest tylko jakiś rodzaj opowieści, opowieści fikcyjnej, którą można się jakoś wczuć. Myślę, że to stanowisko nie będzie tutaj takim wspólnym gruntem dla osób, które naprawdę w to wierzą, że to jest prawdziwe. Więc zastanawiam się, czy przy takim podejściu agnostyk nie byłby trochę oskarżony, że jest takim trochę turystą w świecie religijnym. Traktuje trochę religię jak taki rodzaj lunaparku, że popróbuje różnych gier, zabaw, może trochę mi się spodoba, podczas gdy osoby, które tam są, faktycznie na to uważają, że nie, to jest... Taka jest prawda, nie? To jest, nie wiem, czy to moje określenie, że taki rodzaj takiej turystyki religijnej, nie wiem, czy jest tutaj jakiś ziarnko prawdy w tym, jak ta postawa agnostyczna wygląda. Bo to jest to nie otwartość, poszukiwanie. To znaczy, to, że agnostyków nikt nie lubi, to już ustaliliśmy. Natomiast jest taki zarzut, że traktowanie religii jako narracji, szczególnie fikcyjnej narracji, jakoś osłabia religijność i jakoś właśnie sprawia, że się jej nie traktuje do końca poważnie. Natomiast no, historia, może szczególnie historia filozofii pokazuje, że narrację można traktować bardzo, bardzo poważnie. I także, czy jakieś gry, w które człowiek się dobrowolnie angażuje, można traktować bardzo poważnie.
Więc to i są też takie ujęcia religii, które w ogóle mówią, że religia jako taka jest raczej angażowaniem się w jakąś grę czy narrację niż przyjmowaniem jakiegoś zestawu przekonań. Także tu myślę, że agnostyk nie ma się czego obawiać, w tym sensie, że nie jest w gorszym położeniu niż co najmniej niektórzy teiści. Okej, okay, to jest ciekawe, być może też będą do tego jakieś pytania ze strony naszych widzów, do czego zachęcamy. Ale no, wspominałaś, że też współcześnie, we współczesnej epistemologii coraz więcej się mówi o agnostycyzmie. I no, to pojawia się pytanie, czemu akurat ten temat wraca akurat dzisiaj? Wydaje mi się, że on wraca z powodów bardzo podobnych do tych, które sprawiły, że w ogóle, że zaczęto mówić o agnostycyzmie w XIX wieku. To znaczy, spory światopoglądowe przybrały taki kształt, że agnostycyzm może jawi się jako takie trochę stanowisko rozjemcze i w tym sensie sprzyja pluralizmowi a w każdym razie można tak go widzieć. I na przykład pojawił się w filozofii prawa taki pomysł, żeby traktować, że właśnie agnostycyzm jest rozwiązaniem wojen kulturowych w kontekście prawa. I taki autor Paul Horwitz twierdzi, że to, czego potrzebujemy w filozofii prawa czy w filozofii polityki, to jest empatyczny agnostycyzm. To znaczy powinniśmy traktować rzeczy, w które wielu ludzi bardzo mocno wierzy i to powoduje konflikty, nie jako z pewnością prawdziwe, ale jako takie, które należy traktować poważnie. No i to jest bliskie postawie agnostycznej i no, pozwoli osłabić te konflikty, jakoś je rozładować, jakoś poprowadzić, jakoś skierować je w stronę debaty. Więc są takie pomysły. Natomiast jest też tak, że chyba filozofia religii jest coraz bardziej zmęczona tymi twardymi, tradycyjnymi stanowiskami i szuka różnych opcji, które do tej pory nie były rozważane i coraz więcej mówi się o różnych koncepcjach Boga, o różnych typach wiary, różnych typach religijności i o różnych stanowiskach, które nie są zgodne ani z tradycyjną religijnością, ani nie są po prostu jakąś formą naturalizmu. I myślę, że na przykład takie popularny ostatnio termin jak postsekularyzm ma bardzo wiele wspólnego z różnymi obrazami świata czy rozwiązaniami różnych problemów światopoglądowych, które pojawiały się w historii agnostycyzmu. Także w tym sensie myślę, że to, co się teraz dzieje wokół agnostycyzmu, jest całkiem blisko i jeśli chodzi o źródła, przyczyny, i jeśli chodzi o mechanizm działania do tego, co się działo pod koniec XIX wieku. No wtedy to także był początek jakiejś epoki, więc może to dlatego, a może nie tylko. Tutaj jeszcze się odwołam naszych widzów. Czy pojawiły się jakieś pytania? O, to jest jakieś jedno pytanie, to Robercie. Jest pytanie od Roberta. Pytanie brzmi następująco. Można odróżnić dwie tezy. Pierwsza jest taka, nie wiemy, czy Bóg istnieje. No i druga, nie możemy wiedzieć, nie wiemy i nigdy się nie dowiemy, czy Bóg istnieje. Nie, nie wiemy, czy Bóg istnieje i nigdy się tego nie dowiemy. I w rozmowie zdaje się, agnostycyzm jest powiązany z tezą pierwszą. Czy ktoś głosi tezę mocniejszą, drugą, i czy mieści się ona w pojęciu agnostycyzmu? Ta druga teza brzmi, nie możemy wiedzieć, nie wiemy i nigdy się nie dowiemy, czy Bóg istnieje. Mhm. No ta druga teza to jest właśnie mocny agnostycyzm, czyli teza o tym, że wiedzy na temat Boga nie tylko nie ma,
czy pewności na temat w kwestii istnienia Boga nie tylko nie ma, ale też nie może być. I to twierdzi bardzo wielu filozofów, którzy identyfikują się z agnostycyzmem. Natomiast oczywiście to jest mniej, to ma w jakiś sposób mniejszy potencjał spekulacyjny, bo to jest, no mocny agnostycyzm skłania jakoś do pewnej praktycznej obojętności wobec różnych możliwości, więc on jest w tym sensie mniej widoczny w historii filozofii. Natomiast to wcale nie znaczy, że jest mniej popularny. I być może, może można powiedzieć, że słaby agnostycyzm jest bardziej widoczny czy obecny w historii filozofii religii, bo po prostu wiąże się z nim więcej różnych możliwości. Natomiast no, mocny agnostycyzm, nawet jeśli można nawet łatwiej go bronić, to jest w tym sensie mniej interesujący filozoficznie, że jest prostszy i raczej zachęca do tego, żeby nie spekulować, bo skoro nic nigdy nie będzie wiadomo, to lepiej zająć się czymś innym. Tak jeszcze na koniec wspomniałaś o tym, że współcześnie ten agnostycyzm jest stawiany też jako rodzaj takiego poglądu, który mógłby osłabić te wojny kulturowe, tak? I to też mi się trochę kojarzy z Gombrowiczem. Pamiętam, że w którymś fragmencie Transatlantyku jedna postać mówi, że nie jestem na tyle szalona, żebym miał w tych czasach cokolwiek mniemać lub nie mniemać. Nie? I zastanawiam się, czy to trochę charakteryzuje stanowisko agnostyka, ale też z drugiej strony, czy nie jest też takim zarzutem, że czy rzeczywiście taką drogą do tego, żeby nasze napięcia jakieś polityczne tutaj próbować rozładować, jest zawieszenie sądu, nie? No bo to jest jakbyśmy, no jednocześnie psychologicznie, nie? To dosyć trudno nie mieć zdania w tych kwestiach. No to powraca ten problem psychologiczny, że w praktyce zawieszenie sądu jest, czy może się wydawać bardzo trudne. Tylko ciekawe, o ile na przykład ktoś mógł powiedzieć, że no tak, ja jestem agnostykiem, więc jestem kontrprzykładem dla tego, że ja istnieję, więc możliwe jest zawieszenie sądu, ale inną kwestią jest przekonywanie innych, żeby ten sąd także zawiesili, nie? Kiedy wiemy, że osiągnięcie tego punktu równowagi między tymi całym tym spektrum różnych stopni asercji, nie wiem, i ten punkt równowagi jest, jest czymś, co jakby, jak na jego rzeczy argumentować, nie? Jak przekonywać ludzi do tego, żeby ten sąd zawieszali? A nie wiem, czy chyba jestem sceptyczna w kwestii przekonywania ludzi do jakiegokolwiek stanowiska w kwestii istnienia Boga. To znaczy, historia zna wiele prób, bardziej i mniej skutecznych. Natomiast naprawdę nie wiem, czy jest sens kogoś nawracać na agnostycyzm. Wydaje mi się, że... I też myślę, że nikt tego nie postuluje. To znaczy... Najwyżej, chyba że o tyle, o ile każdy, kto cokolwiek głosi, postuluje, żeby inni się z nim zgodzili. Ale myślę, że taka pochwała zawieszenia sądu w kontekście praktycznych sporów światopoglądowych nie jest wyzwaniem do powszechnego agnostycyzmu, że to po prostu jest pochwała osłabienia asercji, czy pochwała wątpliwości. No i być może, kiedy te spory bardzo się zaogniają, to ta pochwała rzeczywiście staje się jakoś automatycznie bardziej konstruktywna, czy jawi się jako jakieś rozwiązanie. Natomiast mimo że bywały świątynie agnostyczne, to myślę, że nie ma raczej, że nie było raczej, ani nie ma jakiegoś ruchu
przekonywania do agnostycyzmu na dużą skalę. Być może na tym też polega siła agnostycyzmu, paradoksalnie, że jest w jakiś sposób nie tylko, może nie tyle koncyliacyjne, co otwarte także w tym sensie, że nie ma, albo dopiero zaczyna mieć, jeżeli w ogóle, skłonności do organizowania się. Tak jeszcze na koniec bym zapytał, no bo zaczęliśmy od rozmowy o przeszłości, rozmawialiśmy, jaka była historia, geneza agnostycyzmu, rozmawialiśmy o tym, jakie dzisiaj problemy są z nim związane. I bym trochę zapytał o przyszłość, ale na pewno są tobie znane poglądy Johna Schellenberga, który wydaje się trochę jest także współczesnym filozofem, który proponuje jakąś formę nowego agnostycyzmu jako rodzaj też narzędzia, żeby jakoś badać naturę Boga, czy żeby sformułować jakąś nową formę religijności. Nie wiem, czy mogłabyś trochę o tym opowiedzieć na koniec, jak to wygląda i czy to rzeczywiście, to można jakoś połączyć z taką postawą agnostyczną? Sam Schellenberg określa to, co proponuje jako rodzaj agnostycyzmu. To znaczy Schellenberg proponuje, żeby przyjąć rodzaj, żeby traktować religię jako rodzaj dociekania czy ustalania stopniowego zbliżania się do prawdy na temat sfery nadprzyrodzonej, jakakolwiek by ostatecznie miała się okazać. I wzywa do tego, żeby nie przyjmować żadnej tradycyjnej religii, tylko raczej przyjąć coś w rodzaju, zaangażować się w coś w rodzaju zbiorowego eksperymentu religijnego, polegającego na poznawczym i duchowym poszukiwaniu jakiegoś nieokreślonego absolutu, czy jak on mówi, tego, co ostateczne. I jedna z jego głównych tez jest taka, że być może zbliżymy się bardziej do prawdy na temat Boga, jeśli tym, co ostateczne jest właśnie Bóg, czy do takiej ostatecznej prawdy o świecie, jeśli zaczniemy traktować religię bardziej jak naukę, czy jeśli zbliżymy nasze podejście do przekonań religijnych do podejścia, które naukowcy mają tradycyjnie do własnych przekonań. I w tym sensie według niego religia miałaby być czymś, co się nieustannie rozwija czy ewoluuje. Także tu pojawiają się te same wątki, o których mówiliśmy na początku, bo tutaj gdzieś w tego typu podejściu do religii majaczy Darwin na horyzoncie i to, co proponuje Schellenberg, jest w pewnym sensie bardzo podobne do tego, co chciał zrobić Huxley. Bo wspomniałem o nim i o przyszłości, bo z tego, co pamiętam, to Schellenberg bardzo akcentuje ten aspekt temporalny, jak to było powiedziane. No i z tego, co pamiętam, on mówi coś w stylu, że jako gatunek ludzki jesteśmy dopiero na początkowym stadium rozwoju intelektualnego i moralnego. Jeżeli pomyślimy sobie, jak nasz gatunek się rozwinie w ciągu najbliższych kilku, nawet milionów lat, no to jesteśmy rzeczywiście na samym dopiero początku. I więc prawdopodobnie, no skoro jakoś jesteśmy niedojrzali, to też nasze pewnie przekonania na temat natury Boga są przedwczesne. No i że no z tej perspektywy powinniśmy jakby, no nie wiem, no zawiesić sąd w tych kwestiach, bo prawdopodobnie tak jesteśmy teraz w błędzie. Nie wiem, czy uznałabyś to za jakiś rodzaj także argumentacji na rzecz agnostycyzmu, nie? Z możliwości bycia w błędzie, nie? Że to, co aktualnie teraz twierdzimy, to ma też wpływ na nasze działanie. Jeżeli jesteśmy w błędzie, to pewnie nasze działanie może być też jakoś nacechowane tym błędem, jest może nawet niemoralne. Więc z punktu widzenia tego, że prawdopodobnie w przyszłości nasze przekonania okażą się fałszywe, to powinniśmy jakoś się zawiesić. Nazwałbyś to jakiś też, czy to jakaś, nie wiem, nowa odmiana starej argumentacji na rzecz agnostycyzmu właśnie, że taki rodzaj
że przyjmowanie zbyt jakby przedwczesne przyjmowanie pewnych przekonań tutaj jest pewnym hazardem intelektualnym albo moralnym, no bo naraża nas nie tylko na bycie w błędzie, ale też na niemoralne postępowanie. To jest tradycyjna teza ewidencjalistów. Czy jest tak, że jest trochę tak, że w historii filozofii, co może szczególnie widać w tych XIX-wiecznych sporach wokół agnostycyzmu, są jakby dwa obozy, czy dwa duże stanowiska w epistemologii w kwestii tego, jak należy przyjmować przekonania. To znaczy, w uproszczeniu, są autorzy, którzy uważają, że należy jak najdokładniej dopasowywać nasze przekonania do twardych danych, które mamy. No i oczywiście te twarde dane można różnie rozumieć. No zwykle chodzi o jakiś materiał empiryczny, dane empiryczne, obliczenia, coś intersubiektywnie danego w poznaniu, intersubiektywnie dostępnego. No i drugi obóz, który pozwala, czy postuluje przyjmowanie przekonań na podstawie jakiegoś rodzaju poczucia, czy jakichś czynników, które ten pierwszy obóz określiłby jako irracjonalne. No i to jest spór stary jak ludzkość. I agnostycy zaczęli, tak jak powiedziałam, w sojuszu z twardymi ewidencjalistami, więc oni się zdecydowanie widzieli w tym pierwszym obozie. Natomiast w ramach rozwoju agnostycyzmu okazało się, że równie blisko jest agnostycyzmowi do tej drugiej opcji. Bo można powiedzieć, że agnostycyzm ma element negatywny, który otwiera go na element pozytywny. To znaczy zawieszenie sądu, czy powstrzymanie się od przyjmowania jakiejś odpowiedzi na zadane pytanie, jednej z tych dwóch, tak albo nie, to jest coś negatywnego. Ale właśnie dzięki temu otwiera się całe spektrum różnych opcji, czyli element pozytywny, który może przybrać formy bardzo bliskie takim epistemologicznym, trudno tutaj nie ma takiego dobrego słowa, jak, ale powiedzmy roboczo antyewidencjalistom. Nie, no, tak, bo też tutaj właśnie spór o to, co właściwie jest akceptowalnym materiałem dowodowym, nie? Także to jest oddzielna dyskusja. No, część tej listy powiedziałoby, że na przykład jakieś prywatne doświadczenie mistyczne, nie, już jest dla nich już jest wystarczającym dowodem na rzecz istnienia sfery przyrodzonej, no, ale to nie jest intersubiektywne, nie, więc czy to byłby dobry argument, żeby go wystawić w sporze na temat istnienia Boga, nie, na przykład prywatne doświadczenie. Więc domyślam się, że tutaj cały spór jest o to, jak właściwie uznać, który materiał dowodowy jest akceptowalny, a który nie. Tak, bo tutaj te dwa obozy, o których mówię, one tutaj to jest, tutaj jest to twarde rozgraniczenie, że po jednej stronie mamy tych trochę sceptyków czy ewidencjalistów, którzy domagają się twardych danych, a po drugiej tych, którzy godzą się na to, żeby przyjmować przekonania, które z tymi danymi się kłócą. Ale oczywiście, jak wszystko w filozofii, to też jest bardziej skomplikowane i można traktować jako materiał dowodowy bardzo wiele różnych rzeczy i mówi się także o dowodach prywatnych, to znaczy można mieć powody, żeby być teistą albo ateistą, które nie są intersubiektywnie dostępne. To znaczy może być tak, że ja mam jakiś powód, żeby być teistką albo ateistką, którego ty nie masz. I wtedy sprawa bardzo się komplikuje, jeżeli uznamy te powody za dane takie jak dane empiryczne. Jak mówiłem, czytałem wypowiedzi różnych agnostyków, którzy swoje stanowiska jakoś próbowali uzasadnić. I też czytałem wypowiedź Johna Searla, który też sam siebie tak określał. I powiedział, że u niego to wynika stąd, że on z jednej strony uważa, że
nie ma żadnego dobrego argumentu za istnieniem Boga, a z drugiej on uważa, że nie da się przedstawić argumentu za negatywnego, w sensie, że za nieistnieniem Boga. Więc z jednej strony nie ma dobrych argumentów za istnieniem Boga, ale też niemożliwe jest, że przedstawić jego zdaniem, a bardzo trudno, argument za nieistnieniem czegoś. W związku z tym, ponieważ nie może udowodnić, że Boga nie ma, więc w tym sensie dla niego intelektualnie uczciwie jest po prostu zostać na takim stanowisku zawieszenia sądu. Więc powiedziałbym nawet, że to byłby taki chyba mocny agnostycyzm, bo jego zdaniem tego się po prostu nie tak nie da się tego zrobić. Nie da się udowodnić, że Bóg nie istnieje. Więc to wpisałabyś też, tak? W taki sposób. To byś jakby się zgadzało z tym, o czym mówiłeś wcześniej, że tak właśnie wygląda mniej więcej jedna z motywacji bycia agnostykiem. No to jest klasyczny ewidencjalistyczny agnostycyzm. Kiedy się mówi, że argumenty za są słabe, argumenty przeciw są słabe, zawieszam sąd. No w tym przypadku argumenty za są słabe, ale właśnie w ogóle brakuje argumentów przeciw, albo na zasadzie nie da się ich nawet dać, więc... Tak, bo z drugiej strony agnostyk może powiedzieć, że argumenty za są tak dobre i argumenty przeciw są tak dobre, że zawieszam sąd. Więc to w praktyce prowadzi do zawieszenia sądu w zupełnie taki sam sposób. My dzisiaj głównie staraliśmy się rozmawiać o agnostycyzmie w kontekście filozofii religii, nie w kontekście istnienia Boga. No ale też sygnalizowaliśmy, że to stanowisko może być także aplikowalne jakoś do innych dziedzin, nie? Że pewnie można być agnostykiem w kwestii tam jakichś kwestii moralnych, nie? Czy kwestii politycznych, nie? Że to jest dużo, dużo, dużo szerszy ten parasol, powiedziałbym, pojęciowy. Ty tak jeszcze na koniec powiedziałbyś jeszcze, nie wiem, co ci się wydaje jakoś takie szczególnie interesujące w problemie agnostycyzmu? Czy są jakieś takie rzeczy, które byś chciała jeszcze na koniec tutaj podkreślić? Bo mi się podobało to właśnie, że są różne mity na temat agnostycyzmu, nie? Więc w sumie ten pozytywny wizerunek agnostyka, nie? To jest, wydaje mi się, że coś, co jakby warto podkreślić, że to nie jest tylko ktoś, kto właśnie stoi na płocie, że nie może się zdecydować, nie? Tylko że za tym się kryje na pewno jakaś silna taka motywacja do tego, żeby być jakoś intelektualnie uczciwym, nie? I niekoniecznie antagonizując osób o innych poglądach, tylko że taka otwartość umysłu na nowe dane, nie? Więc nie wiem, czy z tym byś się zgodziła, że staram się jakoś tak stworzyć taki pozytywny wizerunek agnostyka. Tak się często broni agnostycyzmu, że on jest wyrazem uczciwości intelektualnej, albo różnych innych cnót intelektualnych, bo tak jak się wiele zarzuca agnostykom, to też agnostycy wiele różnych moralnych i intelektualnych cnót zwykli sobie w historii filozofii przypisywać. Ale mnie się wydaje, że to, co najciekawsze, to co mnie najbardziej interesuje w agnostycyzmie, to jest to, że on pozwala zdystansować się jakoś do nakazu opowiedzenia się za jednym ze stanowisk w sporach, w które jesteśmy wrzucani. To znaczy agnostyk jest kimś, kto z dwóch opcji wybiera trzecią. I w tym sensie agnostycyzm daje pewien rodzaj wolności w kształtowaniu swojego światopoglądu. Agnostyk ma większą swobodę w wyborze swojego obrazu świata w pewnym sensie niż tradycyjny teista czy tradycyjny ateista, bo jest całe spektrum agnostycyzmów, które mogą zbliżać się bardzo mocno do naturalizmu, albo mogą bardzo mocno zbliżać się do tradycyjnej religijności, wręcz mogą być w praktyce tożsame z jednym albo drugim, ale mogą też być gdzieś po środku i w tym sensie agnostycyzm jest trochę stanowiskiem szytym na miarę, bo agnostycyzm jest w jakiś sposób istotowo, jest w swojej istocie pierwszoosobowy, to znaczy czasem mówi się o sceptycyzmie,
w bardzo podobnym kontekście, czyli też mówi się o braku danych i możliwości wiedzy, ale kiedy mówi się o wiedzy, o tym, że nie da się czegoś wiedzieć, a o tym zwykle mówi się, kiedy mówi się o sceptycyzmie, to mówi się o jakiejś obiektywnej możliwości czy niemożliwości. A przy agnostycyzmie punkt ciężkości jest zawsze na punkcie widzenia osoby, która zawiesza sąd albo go nie zawiesza. I to dużo zmienia, bo agnostycyzm jest w jakiś sposób nie tyle o tym, jak jest, ile o tym, co można. I to także wtedy, jeśli to jest agnostycyzm mocny, czyli taki, który uznaje, że w danej kwestii nie da się nic wiedzieć. To jest jakiś paradoks związany z agnostycyzmem, a chyba wyszło nam dzisiaj w tej rozmowie sporo paradoksów, które jakoś z agnostycyzmem się wiążą. I myślę, że właśnie te paradoksy czy opozycje czynią go bardzo interesującym. To prawda. Okej, to dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Sylwia za tę ciekawą rozmowę. Bardzo dziękuję. I do kolejnego spotkania.